To jest pomieszczenie, gdzie będziemy, tu będą leżeli ci zmarli. Taki pokój pożegnań z rodziną i stąd tu dlatego są te drzwi zrobione i tutaj będą wywozić ich. Jesteśmy na terenie hospicjum imienia Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Prawie 2 miliony złotych z budżetu obywatelskiego Bielska-Białej pozwoliło znacznie przybliżyć inwestycje do finału. Po budynku hospicjum oprowadzała nas pani Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, które wciąż zbiera fundusze na dokończenie i wyposażenie placówki. Zakończyliśmy prace związane z otrzymanym od miasta budżetem obywatelskim w kwocie 1 904 000 i po prostu nie udało nam się jeszcze do końca całego budynku wykończyć, więc własnymi środkami będziemy tutaj jeszcze wykonywali inne prace, natomiast zbieramy teraz pieniążki na wyposażenie tego hospicjum, bo to są ogromne koszty. A w związku z tym jutro odbędzie się taka gala na hospicjum w Teatrze Polskim, w której wystąpią parlamentarzyści, urzędnicy, przedsiębiorcy, lekarze, za co jestem im bardzo wdzięczna i te pieniążki z biletów, które pozyskamy, już będą przeznaczone na zakup sprzętu, ponieważ bez sprzętu nie da nam się podpisać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z wykorzystaniem pieniędzy z budżetu obywatelskiego 5 grudnia w hospicjum przy ulicy Zdrojowej w Bielsku-Białej zorganizowana została konferencja prasowa. I z tego, co podaje Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii w Warszawie, liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce będzie prawdopodobnie nadal rosła w najbliższych dekadach. I na pewno będzie to dotyczyło grupy osób powyżej 65 roku życia. Więc myślę, że tym bardziej to hospicjum jest wszystkim bardzo potrzebne. O tym, jakie prace udało się wykonać dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego, mówił Jan Pacia, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Roboty były skupione na obu budynkach, przy czym jeśli chodzi o budynek dawnego przedszkola, czyli ten budynek istniejący, to one w zasadzie tylko były na zewnątrz, czyli malowanie dachu, elewacja, schody wejściowe. Dalej, jeśli chodzi o budynek nowy, to montaż ślusarki drzwiowej, tej, którą właśnie widzimy, aluminiowej, montaż nowego dźwigu szpitalnego, montaż, dokończenie budowy wentylacji, klimatyzacji. To tak jakby były najbardziej kosztowne elementy. Po wykończeniu budynku największym wyzwaniem będzie wyposażenie placówki. Twórcy hospicjum mają nadzieję, że pierwsi podopieczni na ulicę Zdrojową trafią w drugiej połowie 2015 roku. Docelowo będzie 30 osób, ale pokoje są na tyle duże, że jak będą większe potrzeby, to będzie można zwiększyć ilość łóżek, ale docelowo mamy projekt na 30, 15 pokoi po 2 łóżka. Pokoje są ładne, duże, więc myślę, że nie będzie problemu, jeśli będzie taka potrzeba, a potrzeby są naprawdę wielkie.